Witajcie! Dzisiaj na obiad robimy okładniczki. A jak najlepiej przyrządzić? Robimy sos z czosnku, pietruszki, trochę cytryny, trochę oliwy. To wszystko ładnie blendujemy. Jak już mamy taką masę przygotowaną, możemy zacząć smażyć. Odrobina oliwy, gdzieś tak łyżeczka w zupełności wystarczy. Jedynie tyle, żeby nam się do patelni nie przyklejały. Rozgrzewamy patelnię. No i możemy sobie układać nasze okładniczki. Staramy się, aby leżały w jednej równomiernej warstwie. Trochę przyspieszymy tutaj. Mamy ich 16 sztuk chyba. Jak nie więcej. Staram się w miarę szybko rozłożyć, żeby wszystkie w tym samym czasie się podsmażyły. Także teraz przykrywamy. No i podsmażamy nie więcej niż minutę czasu. A następnie polewamy naszym wcześniej przygotowanym sosem z pietruszki, czosnku, oliwy, soku cytrynowego. Staramy się w miarę równomiernie, żeby wszystkie były idealnie pokryte. Jeszcze lekko przemieszamy. I ponownie przykrywamy. No i tym razem dusimy minutę do dwóch, cokolwiek dłużej i będą gumowate. Proszę bardzo, pychotka. Ach, pięknie pachną, ale co ciekawe, zarówno przed przyrządzeniem, jak i po przyrządzeniu zapach jest bardzo fajny, ale w domu już niekoniecznie. Nie wiem, czy znacie ten zapach psa wracającego po deszczu do domu. No więc to jest takie skrzyżowanie takiego mokrego wilczura i powiedzmy zgliwiałego sera. Taki jest zapach w mieszkaniu. Natomiast samo danie bardzo fajnie pachnie. Właśnie ta pietruszka, czosnek idealnego aromatu nadało. A jak smakują? Zobaczmy tutaj. Ważne jest, jak wspomniałem, żeby ich za długo nie smażyć, bo się zrobią gumowate. Trochę w sosie pomoczymy. Najlepiej nie jak kurczaka, czyli palcami. Tutaj sztućce do niczego nam niepotrzebne. Smak bardzo fajny. Nie podobny do małży. A ta pietruszka z czosnkiem nadaje idealnego aromatu. Generalnie do wszystkich skorupiastych to jest idealny sposób przyrządzenia na oliwce, a najlepiej jeszcze na masełku klarowanym. Trochę pietruszki, trochę czosnku, trochę soku z cytryny i mamy doskonałe danie. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Tylko trochę zgrzytają w zębach. Jakby nie było co małże, które żyją w piasku. No i jakby się nie starać, nie idzie ich wyczyścić do końca.